nieco też prostych z wykorzystaniem reakcji Romero. Potrzebne sprzęty i czynniki to próbka, palnik, glukoza, 2 cm sześcienny roztwór wodoru tlenku sodu, przebieg doświadczenia do roztworu glukozy. Dodajemy 2 cm sześcienny roztwór wodoru tlenku sodu. I ta kurska tego nie robi. Ona się niczego nie dotyka. W reakcji tej następuje redukcja kationów miedzi 2 do kationów miedzi 1 oraz utlenienie glukozy C6H12O6 do kwasu glukonowego. Wnioski: dzięki obecności grupy karbonylowej monosacharydy w środowisku zasobowym redukują, a same ulegają utlenianiu wiele łagodnych czynników utleniających, co stanowi podstawowe jakościowe grunto na cukier. W jednej probówce mamy skrobię, do której dorywamy odrobinę wody. Mieszamy dokładnie, a następnie dodajemy kilka kropel jodu. Co oznacza, że mamy tutaj ziarna skrobi. Teraz będziemy robić już doświadczenie wykrywania skrobi w bulwie ziemniaka. Wykonujemy rozmaz z ziemniaka na szkiełku laboratoryjnym. Ziarna i zaraz zobaczymy, czy są to ziarna skrobi. Na probówkę na szkiełko dodajemy odrobinę. Naszego doświadczenia jest wykrycie glukozy odczynnikiem Heinesa. Próbę kontrolną przeprowadzamy w ten sposób, że do roztworu glukozy wlewamy płyn Heinesa. Następnie mieszamy. Podgrzewamy nad palnikiem.
wynikiem jest zmiana barwy roztworu na ceglasto czerwony. Próba badawcza przebiega w identyczny sposób co próba kontrolna, z wyjątkiem tego, że glukozę zamieniamy na sok z jabłek. Wynikiem jest również zmiana barwy roztworu na ceglasto czerwony. Wnioski są takie, że z jabłka wykryliśmy cukier prosty glukoza.